Piłkarze Termaliki Brukbetu Nieciecza podejmą u siebie drużynę Korony Kielce w ramach 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ekipa Słoni ostatnią wygraną z Podbeskidziem zrobiła ważny krok w stronę utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tabeli Termalika ma 7 punktów przewagi nad Górnikiem Zabrze i 4 nad Górnikiem Łęczna, czyli drużynami będącymi w strefie spadkowej. Remisem 1-1 zakończył się mecz Jaskółek na boisku wicelidera piłkarskiej trzeciej ligi. Bramki zdobyli Jakub Kapsa w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Dla Jaskółek gola dającego remis strzelił Artur Biały w 82. minucie. W tabeli Unia jest na 5. miejscu z 40 punktami na koncie. Liderem jest Garbarnia Kraków. W hali Miejskiego Domu Sportu w ramach przygotowań reprezentacji województwa małopolskiego do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w koszykówce chłopców w 2016 roku odbyła się konsultacja dla chłopców urodzonych w 2003 roku. Udział wzięli m.in. zawodnicy MUKS 18-11 Unia Tarnów. Zajęcie prowadził trener kadry Andrzej Dudek. Z tarnowskiej drużyny na konsultacje zostali powołani Jakub Łazarz, Wojciech Szatko, Brian Sowa, Kamil Bukowiec, Michał Knapik i Dominik Machala.